Szanowni Państwo, powodem naszego dzisiejszego spotkania jest to, o czym mówiliśmy wczoraj. Pan prezydent Robert Malinowski w trybie wyborczym wniósł pozew przeciwko wydawnictwu, o którym wcześniej oczywiście mówiliśmy, Koalicji Wyborczej Wyborców Janusza Dzięcioła. I w tymże trybie dzisiaj Sąd Okręgowy w Toruniu wydał swoje postanowienie. Bardzo proszę, panie prezydencie. Powiem Państwu, że chodziło o takie zarzuty, które bezpośrednio mnie się wydawały krzywdzące moją osobę, dlatego to ja zrobiłem dodatkowo i wydzieliliśmy to z tych wszystkich spraw w tym, nie wiem co to było, czy czasopiśmie, czy piśmie, to było tak, było 6 punktów i ja zawnioskowałem o te 6 punktów, nie? Przypomnę, że aby otrzymać mieszkanie w Lyonie, trzeba być przyjacielem prezydenta lub przynajmniej prezesa Zenona Różyckiego. Drugi punkt dotyczący uczestnictwa przedstawicieli prokuratury rejonowej w Grudziądzu i przedstawicieli szefostwa sądu rejonowego w Grudziądzu na imprezach urodzinowych prezydenta. Trzeci, że zrobiłem wszystko, aby spółka miejska NZK utraciła kontrakt na świadczenia usług przewozowych. Czwarty, dotyczący niepodejmowania działań w obronie wojskowych zakładów uzbrojenia. Piąty, dotyczący wyroków wskazujących wydanych wobec kierowniczki Wydziału Gospodarki Komunalnej. No, to nie jest prawidłowa nazwa, ale wiemy o co chodzi, i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz naczelnika Wydziału Spraw Społecznych po sprezentowaniu i szósty za pieniądze grudziąckich podatników wjazd do hotelu Rady. Sąd dość dokładnie rozpatrywał te wszystkie zarzuty, przesłuchał świadków. Ja nie miałem żadnych swoich świadków, od tego żeby zacząć sam pobyłem. Sąd powołał świadków prezesa grudziąckiego sądu i panią szefową prokuratury, która jest chora i była wiceszefowa prokuratury. Tamta strona powołała na świadków przez szefa związków zawodowych w WZW. Po kolei ja też odpowiadałem. Wszystkie sprawy, które tu są zawarte, wszystkie 100% są nieprawdziwe. Wszyscy świadkowie też składali oświadczenia i zeznania na moją korzyść, również z panią Stulikowską, gdzie w sprawie WZ-u mam sporo pism i sporo protokołów i tak dalej, i tak dalej. Ja ze zdziwieniem zapoznałem się, bo nie czytałem tego pisma, nie czytam takich tam pism. Od tego jest tutaj ktoś inny, żeby to czytał, ale ze zdziwieniem te 6 punktów, dlatego tak mnie zbulwersowały i sąd wydał wyrok. Myśmy postanowili dojść do ugody. Ugoda polega na tym, że przedstawiciel Komitetu Wyborczego, pana Dzięcioła, zgodził się, że wszystkie te zarzuty są nieprawdziwe. Zgodził się, że wszystkie są nieprawdziwe. Zgodził się zapłacić na rzecz fundacji 5000 zł. Myśmy wnioskowali o 50 na rzecz fundacji związanej z tym chorym Adasiem. Tak, żeśmy takie coś zgodzili i zgodził się opublikować w lokalnych mediach 24 godziny po promocjuje się tego, a to się uprawomacnia po 24 godzinach. Czyli od poniedziałku, no myśmy mówili, że do wtorku, bo najpóźniej, bo to już nie jest nieistotne, wyroku sądu w tej sprawie. To tak w dużym skrócie. Do 17 listopada dokładnie. Tak, do 17 listopada, do wtorku. Ja jeszcze raz ubolewam nad tym, że dyskusja kandydatów na prezydenta nie toczy się o rozwoju naszego miasta, a mogłaby się toczyć, bo powstały dwa nowe dokumenty. Mianowicie został podpisany w Brukseli regionalny program operacyjny, to co nasze województwo, i został podpisany wczoraj w Ostromecku kontrakt regionalny z przedstawicielem rządu, też o inwestycjach, które mogą być w naszym mieście, w naszym województwie robione, czyli jest nad czym dyskutować. Co byśmy chcieli, jak byśmy to robili, dlaczego te sprawy, a nie inne. Są to naprawdę ogromne pieniądze, które w ciągu 6 lat możemy sięgnąć, żeby ściągnąć do Grudziądza. Ogromne. Takich pieniędzy w naszym województwie nie było jeszcze nigdy. A to jeszcze nie wszystko, bo proszę Państwa, mamy ZIT-y. Jeżeli mamy ZIT-y, to przynależność, tworzenie ZIT-ów upoważnia nas w pierwszej kolejności do korzystania ze środków na przykład po ISiU, programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, bo kto nie ma ZIT-u, tam już nie będzie miał nic. Tam, gdzie nie ma ZIT-ów, a są takie miejsca w powiatach różnych, gdzie na przykład, Inowrocław na przykład tylko ZIT z miasta i z gminy naokoło. Jeżeli, a my mamy trochę więcej tych gmin. Jeżeli nie ma ZIT-ów, to nie ma prawa korzystać ze środków po ISiU, czyli mamy 3 możliwości. RPO, mamy kontrakt regionalny i mamy POIŚ, czyli program operacyjny, infrastruktura i środowisko. Pod jednym warunkiem, że mamy ZIT.
Czyli można by tą dyskusję pięknie, pięknie zorganizować wokół projektów, programów, siąść sobie podyskutować. Czegoś takiego nie ma, nad czym bardzo boleję, a ja swój czas muszę marnować i udowadniać, że coś tam jest. W ogóle jak zobaczyłem, przejrzałem tą tutaj, bo tu mam odznaczone to całe pismo, czy to, co to jest, nie wiem. Po prostu to jest horror, że takie coś można wymyśleć. Aż się nie chce wierzyć, że po prostu... Coś nie do, piramidalna bzdura i głupota. I się dziwię, że do takiego czegoś dopuszczono drukować. Ludzie odpowiedzialni, którzy mają chociaż trochę gram oleju, że takie coś mogą wypuścić. Kto wystąpił to ugoda? Proszę? Kto wystąpił ugoda? Mecenasi, sąd zadał nam przed przerwą pytanie, a może będzie ugoda? Sąd to pytanie. Ja rozumiem sąd, bo to jest raz, że ugoda kończy, nie ma odwołania. Kończy się. Nie ma odwołania. Zawsze do ugody w pierwszej kolejności. Tak, do ugody w kolejności. Dwa wielogodzinnego uzasadnienia sobie przygotowuje. Myśmy się ugodzili. Jeżeli się zgodzili nad tym, tamta strona, że to wszystko, co napisali, jest nieprawdą, no to ja jestem usatysfakcjonowany całkowicie. Jeżeli się zgodzili opublicznić to w mediach, no to ja jestem też zadowolony. O, ten język polski, kurczę. Także doszliśmy wspólnie. Ja aż tam się nie upierałem, ani nie zależało mi na finansach, żeby tam kogoś karać, jakieś tam zemsty zacząć. Nie ma. Po prostu jakaś tam symboliczna kara z przeznaczeniem też na tej osoby. A ponieważ przed chwilą byłem na tym koncercie, tam sam tam byłem narażony na te dźwięki ogromne tych zespołów. Ale teraz już tam. Idea słuszna, więc trzeba, jak jest okazja, to dopłacić. A te 5 tysięcy, to kto zaproponował? Była propozycja. Ja zaproponowałem. 5 tysięcy, tak? Mhm. Ponieważ wcześniejszy wyrok sądu było też 50 i sąd zasądził 1000, więc ja zaproponowałem taką kwotę, która byłaby realna i możliwa do zapłacenia. Czy pan dzięcioł był na tej sprawie? Nie. Był tylko pan pełnomocnik i mecenas z Torunia. Pan pełnomocnik, który Paweł się nazywa... Witkowski. Tak, Paweł Witkowski. Mnie reprezentował, sam byłem i też byłem z mecenasem. No i tak jak powiedziałem, świadków nie zdawaliśmy żadnych. Sąd wezwał, bo myśmy też zaproponowali w tym pozwie, żeby sąd w Toruniu zadzwonił do... Nie ma czegoś takiego, jak zadzwonić w trakcie rozprawy, nie? No, nie chcieliśmy angażować aż tylu ludzi do takich spraw. To po prostu wstyd, że tylu ludzi poważnych się angażuje, żeby prostować coś, co jest ewidentnym, wymyślonym na samym początku. Zna pan posła Dzięcioła wiele lat. Czy spodziewał się pan kiedykolwiek, że dostanie do ręki taką gazetkę sygnowaną przez jego koalicję? Znam posła ponad 30 lat już. Od z różnych czasów i z różnych dziedzin działania, i z takich, i z innych. Uważałem, że rozsądek zdominuje. Zakładam, że nie ma wiedzy na wiele tematów. Ja to rozumiem. Rozumiem, że człowiek, który startuje, chociaż dzisiaj tą wiedzę za kliknięciem można zdobyć, gdyby ktoś chciał. Za kliknięciem. Trafić trzeba czas i mniej spać. Ale dobrze, to zakładam, że nie ma wiedzy. Ale no, żeby to przeczytać, bo to jest poważna sprawa. Kogoś obrażać, pisać kłamstwo, ale to jest, proszę Państwa, to jest okłamywanie mieszkańców. Pisanie nieprawdy, konfrontowanie tego, to jest okłamywanie mieszkańców. Jak można głosować na oszusta? Oszukiwanie. Jest oszustwo. Czy chciał tego, czy nie chciał, nic go nie sprawiedliwiło. Bo my mamy też osoby do kolportowania różnych spraw, ale my je tu szkolimy. Bierzemy za nich odpowiedzialność. Ten gościu i ten gościu bierze odpowiedzialność. Jak ktoś tam naknoci, to nie ma tego, że to on naknocił. Myśmy to zepsuli. Czy pan poseł wczoraj przyznał, że przed puszczeniem w obieg tej gazetki on ją czytał? I on ją zaakceptował? Z pełną świadomością to puścił, czyli to jest chwyt poniżej pasa. I ja to powiem w oczy publicznie, to jest oszukiwanie i oszustwo mieszkańców. Co zadawał też na przedwczorajszej sprawie jako świadek, że w pełni się utożsamia z treścią zapisanej w tej gazetce materiału. Z drugiej strony, Szanowni Państwo, z informacji, które posiadam, wynika to, że ta gazetka jest nadal kolportowana. Oczywiście mamy też swoich kandydatów, którzy cały czas prowadzą jeszcze kampanię wyborczą i znajdują albo mijają się z osobami, które jeszcze tą gazetkę kolportują. Także tutaj jest ta sytuacja jeszcze niebezpieczna i patologiczna. Przy okazji chciałbym Państwu przekazać następującą informację. Wczoraj wieczorem około godziny 19.30 dowiedziałem się o kolportowaniu ulotki
Jak ona się nazywa? Ma jakąś nazwę ta ulotka? Sygnowanej podpisem Platforma Obywatelska, skierowanej przeciwko właśnie kandydatowi Januszowi Dzięciołowi, żeby nie być przeciwko głosowania, nie widziałem jej na oczy. Poleciłem szefowi sztabu, żeby zgłosił doniesienie na policję o przestępstwie, że myśmy tego nie wydawali, nie mamy z tym nic wspólnego, absolutnie nie przyznajemy się do tego. A podejrzewają Państwo, kto mógł wydać tą ulotkę? Przede wszystkim w dniu dzisiejszym złożone zostało doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa na prokuraturę. Nie my jesteśmy od ewentualnego ścigania, czy też domyślania się, kto jest autorem tego typu materiału wyborczego, bo nosi on takie znamiona. Naszym celem było odcięcie się od autorów ze względu na logotyp Platformy Obywatelskiej, który zaistniał na tym materiale. My się z tym nie identyfikujemy, tak jak Państwu nieraz mówiliśmy, jesteśmy jak najdalej od prowadzenia tego typu działań kampanijnych i akurat w tym wypadku współczuję Januszowi Dzięciołowi, że stał się obiektem ataku. Przepraszam, druga wersja bez logo. Ja z mojej skrzynce dzisiaj znalazłam... Obojętnie, co by nie zrobić, pani redaktor, to trzeba złożyć doniesienie do prokuratury. Jest to nielegalne, nie jest oznaczone, stawia w złym świetle kandydata. Bronimy tego, bo tutaj sam kandydat się postawił w złym świetle, sam, pisząc, podpisując się czymś. A to, że ktoś z zewnątrz, absolutnie tego nie popieramy. Na żadnego kandydata. Minęliśmy się, pani redaktor, wczoraj na posterunku policji. Tak, minęliśmy się w drzwiach. Pan Dzięcioł wychodził, my 2 minuty po nim wchodziliśmy, żeby zgłosić tę sprawę, także też czujemy się w obowiązku, żeby o takich sprawach organy ścigania informować. Nie smak. Ktoś tam, no wiecie jak tą demokrację, każdy może coś tam potworzyć, pokselować, wydrukować, tylko że jak to jest niezgodne z prawem, to odpowiednie służby powinny to dowodzić. Nie no, to była profesjonalna ulotka, na pewno z drukarni. Chyba, no tak? Nie widziałem, przepraszam, na papier. Szkoda, na takim papierze w domu się nie da. Dosyć gruby, drogi. Jaki miał być cel tej ulotki absolutnie i kogo to miało? Absolutnie nie wiem, bo nie dociekam. Ja tylko jeszcze raz boleję, że tak, że nie ma dyskusji nad rozwojem Grudziądza. Byłaby fajna w świetle tych dokumentów, które się ukazały. Dwa, bardzo się dziwię kandydatowi Dzięciołowi, że podpisał się pod czymś takim, które oszukuje mieszkańców i w zasadzie stawia go w sytuacji oszustwa. Mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowo, bo to jest oszustwo, wiedząc, że 3/4 jest, nie wiem, 100% jest nieprawdziwe. 100% takiego czegoś nie było nigdy w historii wyborów. Nigdy czegoś takiego jeszcze nie było. Co słowo, co zdanie, czyli absolutnie nie panuje nad swoim sztabem, a jeżeli to zatwierdził, to tym gorzej dla niego. Szanowni Państwo, jeszcze ostatnia rzecz, trzecia, ponieważ jako szef sztabu chciałem powiedzieć, nie chcieliśmy tego robić, ale ponieważ została wydana gazetka, postanowiliśmy 2 dni temu, że w dniu dzisiejszym jeszcze rozpowszechnimy po mieszkańcach nasz biuletyn wyborczy, który jest, bo to napisane, jak pan prezydent na samym wstępie napisał, że który się opiera przede wszystkim na dokumentach, na faktach, na przedstawieniu naszych kandydatów, naszego programu wyborczego, ale jakby też pokazaniu tych szeregu nieprawdziwych informacji, które się pojawiają na w ostatnim czasie, gdzie są zacytowane poszczególne dokumenty, ale też jest taki fragment kampanii na wesoło, gdzie pokazujemy różne błędy komitetów wyborczych i pokazujemy ciekawe choćby dwie zagadki. Oczywiście kto będzie chciał, to jeszcze będzie mógł do dnia wyborów zapoznać się z tym materiałem i podjąć stosowną decyzję, na kogo zagłosuje.